Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest święty Jan Paweł II. Mówić będziemy o patriotyzmie, mówić będziemy o budowaniu wspólnoty, mówić będziemy o tym, na czym polega fenomen Jana Pawła II, w jaki sposób potrafił ściągnąć do Kościoła ludzi młodych i jaki jest ten testament i czy potrafimy go w pełni realizować. A naszymi gośćmi są pani Jolanta Sosnowska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam panów. Pan Adam Bujak, dzień dobry. Witam serdecznie. I pan Michał Sęk, dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy państwo, na czym polega fenomen świętego Jana Pawła II? Pani Jolanto? To myślę, że to jest bardzo złożone zagadnienie. I poświęciłam temu przecież aż 4 tomy biografii Jana Pawła II, która nazywa się Hetman Chrystusa. I w tych 4 tomach chciałam pokazać, na czym ów fenomen polega. I myślę, że jeszcze można byłoby znaleźć mnóstwo innych prezentacji, które mogłyby nam to udowodnić. Ja myślę, że przede wszystkim był właśnie takim przywódcą Kościoła, który nie bał się brać odpowiedzialności, który nie bał się stanąć na czele, tak jak właśnie hetman, który potrafił porwać za sobą, ale nie tylko po to, żeby coś, tak jak na przykład dzisiejsi celebryci czy gwiazdy, porwać za sobą dla siebie, tylko żeby porwać za Chrystusem, dla Chrystusa. I to było jego niezwykłe dzieło, to był jego niezwykły charyzmat, że potrafił tego dokonać. I jeżeli się popatrzy na jego życie od momentu urodzin w Wadowicach, to można zobaczyć, jaka była niezwykła konsekwencja, jak wszystkie wydarzenia, które się w jego życiu działy, przygotowywały go na to zadanie właśnie, na to, żeby zostać takim wyrazistym namiestnikiem Chrystusa, wyrazistym następcą świętego Piotra, który będzie umiał sprostać tak wielkim wyzwaniom, przed którymi stanął Kościół, ale i świat w czasie trwania jego pontyfikatu. Za każdym razem, kiedy mówimy o pontyfikacie świętego Jana Pawła II, to myślę, że wszyscy państwo zgodzą się z taką tezą, że to był papież dokładnie na ten czas, idealnie wypełniający ten pontyfikat i w taki sposób mówiący też chociażby do ludzi młodych, że ci ludzie młodzi chcieli go słuchać. Panie Adamie, a jaki był stosunek Jana Pawła II do mediów i do dziennikarzy? No był wspaniały i to było cudowne, że on właściwie nie zwracał uwagi na ludzi, którzy mieli kamery, aparaty fotograficzne, mikrofony. On był cały czas skierowany w kierunku Pana Boga. I to było wspaniałe, że myśmy mogli go w naturalny sposób fotografować, jego gesty i to, co mu Duch Święty przekazywał z nieba do jego umysłu. To było właśnie znakomite, że nie był aktorem, chociaż przecież jak wiemy, tutaj niedaleko od mojego domu, przy Tynieckiej 10, był też teatr, w czasie wojny teatr absolutny, w którym występował, potem występował na deskach teatralnych i tam był aktorem, a w życiu był wspaniałym ojcem, był tym ojcem, który nam wskazywał tą najlepszą drogę do Chrystusa, do Boga, do Ducha Świętego. Panie Michale, proszę powiedzieć o tych początkach świętego Jana Pawła II. Teraz z ogromną przyjemnością mówimy święty Jan Paweł II. A to w jakim domu wychowywał się Karol Wojtyła? Często także stosunek do ojca, do kościoła porównywany jest do kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeden i drugi w młodym wieku tracą mamy. Natomiast jaki jest rozwój jego powołania? Tutaj kilka rzeczy od razu nasuwa mi się na myśl. Pierwsza kwestia właśnie dotycząca tego, że to powołanie, ta wrażliwość Jana Pawła II nie od razu łączy się z kapłaństwem. Jest to absolutnie człowiek kultury, człowiek teatru. Wręcz zaryzykowałbym stwierdzenie, że korzenie encykliki Centesimus Annus można szukać właśnie w dramacie Brat naszego Boga, to znaczy w tym sensie w pewnej wrażliwości, którą jest w stanie Karol Wojtyła, wtedy
pewnej niezgody na stan zastany wyrażać właśnie również poprzez dramat. Oczywiście to już są późniejsze lata, 1944-1950 mniej więcej tak datowane. Natomiast wydaje mi się, że to jest przede wszystkim autentyczny człowiek, to znaczy integralny, ale ten, który właśnie poprzez różne narzędzia stara się przekazywać prawdę albo tę prawdę poszukiwać. A nie mają Państwo wrażenia, że coraz częściej to sformułowanie taki normalny człowiek, taki przyzwoity człowiek staje się komplementem w czasach Jana Pawła II, przepraszam, powrócę, w czasach Karola Wojtyły była to cecha, no właśnie, nie nadzwyczajna, ale taka cecha, jaka przyświecała pokoleniu Karola Wojtyły. Pani Jolanto? Oczywiście, to się dzisiaj rozumuje pod pojęciem przedwojenne wychowanie. I to nie tylko jeśli chodzi o Kinderstube, ale również o to, jakie wykształcenie się zdobywało wtedy. A Wadowickie Gimnazjum nie było wyjątkiem, chociaż było rzeczywiście znakomite i dawało takie klasyczne wykształcenie, jakiego dzisiaj nie mają, można powiedzieć, wielu absolwentów wyższych uczelni tego wykształcenia nie ma. Przedwojenna matura była naprawdę ogromnym takim dokumentem, świadectwem wiedzy, którą ci ludzie w gimnazjum posiedli. No dzisiaj oczywiście wiemy, że jest to inaczej. Natomiast jeśli się miało kontakt z kolegami Karola Wojtyły, z którymi przecież on utrzymywał kontakt aż do śmierci, to widać było, jak oni byli wszyscy wspaniale uformowani, byli uformowani również patriotycznie. To trzeba zwrócić na to uwagę i to podkreślić, że patriotyzm był bardzo pielęgnowany, był bardzo rozwijany również w szkole, ale Lolek oczywiście wyniósł to także z domu. Symptomatyczne było to, że urodził się 18 maja 1920 roku, kiedy bolszewicy szli już na Warszawę i on to będzie zawsze pamiętał, że stulecie, tak jak dzisiaj obchodzimy stulecie jego urodzin, jest jednocześnie stuleciem cudu nad Wisłą. Dla Karola Wojtyły, Jana Pawła II, to stulecie cudu nad Wisłą, te wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej, cud nad Wisłą miały ogromne znaczenie przez całe życie, nawiązywał do kolejnych rocznic. Dla niego również miało znaczenie to, że urodził się 18 maja, a w 1944 roku Polacy dokonali wspaniałego szturmu obrony Monte Cassino i to też będzie dla niego taką ogromnie ważną datą. Więc to, co pan Michał mówił, wykształcenie również teatralne, to się zaczęło przecież w Wadowicach. I umiłowanie literatury, umiłowanie teatru, umiłowanie słowa, pięknego słowa, to ukształtowało go przecież na całe życie. I ludzie przedwojenni właśnie tak byli uformowani. Przyzwoitość była cechą, której jakby nie trzeba było rozwijać, kiedy się o przyzwoitości mówiło, nie trzeba było tego specjalnie rozwijać ani tłumaczyć. Po prostu wiadomo było, że należy zachowywać się przyzwoicie, że przyzwoity człowiek nie kłamie, że przyzwoity człowiek po prostu przestrzega dekalogu. Panie Adamie, a chciałabym zapytać Pana, jaki był stosunek Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski właśnie? Towarzyszył Pan Janowi Pawłowi II w pielgrzymkach na całym świecie, a wtedy, kiedy miał pojawić się na polskiej ziemi, te niezwykłe zdjęcia, te tłumy, które witały go, w jaki sposób on to odbierał? Czy słyszał Pan i widział Pan inne reakcje Jana Pawła II? Tak, byłem we wszystkich pielgrzymkach do Polski, właściwie prawie we wszystkich miejscach. I to było rzeczywiście wielkie, pospolite ruszenie narodu ku wolności. Przecież wcześniej, pamiętam, dokumentowałem rok 66, gdzie właściwie myśmy się zastanowili nad tym, jakim okrucieństwem jest komunizm.
jak on pustoszy duszę człowieka. I te wszystkie wystąpienia jeszcze księdza, arcybiskupa Wojtyły były właściwie takim wskrzeszeniem tego narodu. I to się stało podczas pielgrzymek, już jak był papieżem w czasie pielgrzymek jego do Polski. Przecież te słynne słowa na placu Zwycięstwa, to w ten czas był plac Zwycięstwa komunizmu. Nie, to był plac Zwycięstwa dobroci, miłości. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi wskazał, konkretnie pokazał na ziemię polską i właściwie pokazał nam za każdym razem, wskazując na tą ziemię polską, na naród, na naszą kulturę, na naszych poetów, naszych artystów, naszych robotników. Właściwie dla każdego człowieka miał jakieś uzdrawiające słowo. Nie był uzdrowicielem, ale te słowa, które on wypowiadał do nas, to było uzdrowienie naszego umysłu i duszy. Panie Michale, Centrum Myśli Jana Pawła II także zbiera takie świadectwa świadków pontyfikatu Jana Pawła II. Jakie to są słowa i jakie to są wspomnienia ludzi? Tak, na portalu jp2online.pl zbieramy materiały, które są bardzo szeroko rozproszone teraz, nie tylko w internecie, ale również w prywatnych archiwach. Chcemy, aby to była wspólna taka platforma, na której można w sposób rzetelny, wiarygodny zdobywać wiedzę o Karolu Wojtyle, Janie Pawle II. W tych wspomnieniach, czy w takich relacji świadków, to co jest zawsze bardzo istotne, to podkreślenie tego, że spotkanie z Karolem Wojtyłą, Janem Pawłem II, zawsze było czymś bardzo autentycznym, że ta integralność osoby z samego papieża powodowało to, że miało się absolutne to wrażenie, odczucie, że nie spotykają się funkcje, że to nie spotyka się rola, funkcja papieża z przedstawicielem jakiejś grupy, tylko następuje do prawdziwego spotkania, wtedy kiedy człowiek może spotkać drugiego człowieka, czyli i to jest ten jakby niesamowity również postęp, że to ile czasu Jan Paweł II inwestuje, mówiąc wprost, w relacje z drugim człowiekiem, z bardzo różnym. Właśnie bardzo często się mówi o pewnej takiej dyplomacji, o spotkaniu z innymi decydentami tego świata. Natomiast wydaje mi się, że zapominamy, jak często właśnie Jan Paweł II spotyka się z młodzieżą, z jakby wsłuchując się również w ich, nie wiem, lęki, niepokoje, ale jednocześnie jest z nimi. To nie jest człowiek, który, nie wiem, w jakimś sensie chce pokpić problemy młodych ludzi, tylko chce w nich towarzyszyć, jakby w takim bardziej drodze, którą mają przejść. I tutaj po pewnym czasie oczywiście pani Jolanta mówiła o kwestii matury, wychowania, natomiast później Karol Wojtyła sam staje się wykładowcą akademickim, który nie tylko właśnie sprawdza wiedzę swoich studentów, ale również bardzo mocno pyta o sens i o wartości życia, czyli właśnie o cały ten obszar, bez którego no nie jesteśmy w stanie samą wiedzą budować przyszłości. To znaczy wiedza oczywiście jest bardzo ważna i potrzebna, natomiast Karol Wojtyła potrafi właśnie nie tylko ocenić wiedzę, ale również takie sprawdzenie świadomości, to znaczy czy ta postawa również następuje w tym obszarze zmiana. To bardzo często właśnie podkreślał przyjaciel Stanisław Grygiel, oczywiście również profesor Stanisław Grygiel, w tym sensie, żeby to podkreślić, że to jest w ogóle zmiana myślenia o człowieku. Ten personalizm wyraża się naprawdę na wielu obszarach. I te wspomnienia, myślę, że przede wszystkim to starają się pokazać, to znaczy nie tyle taki wymiar, bym powiedział, społeczno-polityczny, tylko bardzo często nasi rozmówcy mówią o zmianie, która się w nich dokonuje. A myślę, że przede wszystkim również nam o to chodzi, to znaczy nie tyle, żeby się dokonywały jakieś zmiany, których my jesteśmy świadkami, tylko żeby dokonywały się zmiany w nas, a przez to, żebyśmy my mogli zmieniać rzeczywistość. Tak sobie myślę, że ten pontyfikat świętego Jana Pawła II spowodował tak liczne powołania kapłańskie. Bardzo podoba mi się, pani Jolanto, to sformułowanie. Hetman Chrystusa, ale chciałabym też nawiązać do
maryjności, do tego zawierzenia Matce Bożej całego swojego pontyfikatu. Właściwie inaczej, może nie całego swojego pontyfikatu, ale całego swojego życia. Tak, to maryjność jest bardzo charakterystycznym rysem nie tylko pontyfikatu, ale całego życia Jana Pawła II. I na pewno dużą rolę odegrało w tym to, że utracił w wieku 9 lat, utracił swoją mamę i jej potem w ogóle nie pamiętał. I Matka Boża zastąpiła mu jego matkę w sposób duchowy. I trzeba powiedzieć, że ta maryjność oczywiście była rozwijana w Wadowicach pod wpływem ojca, bo to był bardzo religijny człowiek. Chodzili do kościoła i zarówno i różaniec był odmawiany, zarówno były majowe nabożeństwa. Ale szczególnie ta maryjność rozwinęła się już w czasie okupacji, kiedy Karol Wojtyła poznał Jana Tyranowskiego i pod jego wpływem zaczął czytać tą słynną książeczkę Ludwika Marii Grignion de Montfort o nabożeństwie, o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. I tu zaczyna się takie bardzo pogłębione studiowanie osobiste tego nabożeństwa do Matki Bożej. I ja sobie zawsze mam w myślach to, że Karol Wojtyła, idąc do Solwaju, brał ze sobą tą książkę, tą książeczkę, to było takie broszurowe wydanie. I potrafił w każdej chwili wolnej od pracy zagłębić się tak bardzo w tę książkę, że po prostu świat wokół niego nie istniał. On kiedy miał ranną zmianę, kiedy słyszał, że o 12 na Anioł Pański biją dzwony, on potrafił uklęknąć na środku w fabryce i się modlić. I on się tego nie wstydził, młody człowiek. I to jest coś tak fascynującego, jeśli się o tym czyta i kiedy się ma w oczach, no to widać, jak był niezwykłym człowiekiem już w bardzo młodym wieku, prawda? To był naprawdę niezwykły człowiek i ta jego niezwykłość rozwijała się pod każdym względem. I tak sobie czasem myślałam, że to, że stracił najpierw matkę, potem stracił brata i wreszcie w 1941 roku stracił ojca i został kompletnie sam, to tak sobie myślę, że może właśnie dlatego tak Pan Bóg zrządził, żeby on mógł być ojcem i bratem dla wiernych na całym świecie. I tak się przecież stało. On nie miał żadnej rodziny, nie miał żadnych bliskich, został sam, ale przez to mógł się całkowicie oddać służbie innym ludziom. I myślę, że to miało kluczowe znaczenie. To jeszcze nawiążę do tego wątku maryjnego. Panie Adamie, ile razy udało się Panu uchwycić ten moment, kiedy Jan Paweł II sięga po różaniec, kiedy zatapia się w modlitwie, odwiedza najróżniejsze zakątki świata, a jednak ta dłuższa chwila zawsze poświęcona jest tam, gdzie jest wizerunek, tam, gdzie jest figura Maryi? Właściwie mnóstwo razy. Ja, mówiąc szczerze, mam wiele różańców po nim. Wręczał mi te różańce przy każdej możliwej okazji i mówi, żeby się modlić, żeby przeżywać tym, żeby pokazywać tym, czym jest matka. To była Kalwaria Zebrzydowska, do którego prowadził go jego ojciec, 12 kilometrów od Wadowic. To była Jasna Góra i właściwie małe sanktuaria maryjne. Zawsze były dla niego czymś bardzo ważnym, bardzo istotnym, bo przecież Maryja jest zawsze tylko jedna, tylko my ją widzimy w różnych wizerunkach. Może dlatego są bliskie, że ona jest akurat Matka Boża związana z jakąś miejscowością, nazwana nazwą tej miejscowości. I to bardzo przybliżało do niej. I przecież on wskazywał nam właściwie drogę. Właściwie ja go nie widziałem bez różańca. Nawet jak z tyłu nieraz trzymał ręce,
to widziałem, że przekładał paciorki różańca świętego i cały czas się modlił. Właściwie cały czas, właściwie jego droga życia to była jedna potężna modlitwa poprzez Maryję do Boga, do Ducha Świętego, do Chrystusa, który był właściwie dla nim jakimś wyznacznikiem tej wspaniałej drogi do jego matki. W takim razie muszę pana zapytać o ten moment, zamach na Jana Pawła II, i wtedy we wszystkich ludziach budzi się to pragnienie, że oni także sięgną po różaniec, że właśnie Maryję będą prosić w sposób szczególny o wstawiennictwo. Także niezwykle wymowny moment, kiedy papież Jan Paweł II pojawia się już w Częstochowie. No, Częstochowa to była przecież stolica Matki Najświętszej w Polsce. Najważniejsze miejsce maryjne. On sobie nie wyobrażał bez tego miejsca. Ja właściwie stałem nieraz blisko od niego, 2, 3, 10 metrów, zależy z której strony chciałem zrobić dokumentację fotograficzną, ale to było niezwykłe przeżycie. Właśnie to przeżycie, ja teraz sobie akurat przypominam wielką pielgrzymkę młodzieży, bo od tego się właściwie zaczęły te wielkie pielgrzymki młodzieży na całym świecie. I ta pielgrzymka na Jasnej Górze była czymś istotnym. Ja nie zapomnę tej kobiety, zresztą Biały Kruk opublikował takie zdjęcie, jak czarnoskóra Afrykanka wpatrzona była w ten wizerunek czarnej Madonny. To robiło niesamowite wrażenie. Ona właściwie jakby widziała siebie, jakby takie odbicie lustrzane w tej Matce Bożej. Ale nie zapomnę ostatniej jego pielgrzymki w grocie z Lourdes. Ja tam byłem gdzieś 2-3 metry od Jana Pawła II. Trzymał różaniec, wpatrzony był w to, można powiedzieć, nie dzieło sztuki, jeżeli chodzi o figurę, bo dziełem sztuki rzeczywiście jest Matka Najświętsza z Jasnej Góry czy z Kalwarii Zebrzydowskiej, a to zwykła taka szara figura. I zaczął się Ojciec Święty niesamowicie trząść i mówił: Matko, żegnam się z Tobą. I to były jakieś takie nieprawdopodobne słowa. I rzeczywiście to była ostatnia jego pielgrzymka. Ja pamiętam, jak mi to w głowie jakoś utkwiło i tak sobie pomyślałem, czy żegna się z życiem, bo w tym momencie on zadrżał i ochrona go dosłownie złapała w pół, żeby nie upadł z tego jakiegoś takiego wielkiego uniesienia przy tej figurze lurdzkiej, słynnej na cały świat. Jan Paweł II pokazywał nam, jak żyć. Mówił o godności człowieka. Panie Michale, Jana Pawła II chyba śmiało można określić mianem proroka naszych czasów. Proroka naszych czasów, a jednocześnie trochę wrócę do pytania pani redaktor, kiedy powiedziała pani o tym właśnie, jak doskonale wypełnił czas, a czy jakby papież na miarę tych czasów, w których żył. Ja bym wręcz powiedział, że przekracza również swoim nauczaniem pontyfikat. Wydaje mi się, że wiele istotnych kwestii podejmowanych przez Jana Pawła II dopiero w tej perspektywie współczesnej, one są dużo bardziej zrozumiałe. Proszę też zobaczyć, że my bardzo często wracamy do właśnie pielgrzymki z 79 roku. Mówimy właśnie o tej zmianie wolnościowej, która się dokonuje. Bardzo często jakby to jest dla nas taki element, bym powiedział, przełomowy. I oczywiście w takim wymiarze, bym powiedział, społeczno-politycznym odzyskania ponownie wolności po roku 89, oczywiście jest to kluczowa pielgrzymka, to znaczy to należy bardzo stanowczo podkreślić. Natomiast przez to czasami zapominamy właśnie już o pielgrzymkach od 91 roku i późniejszych, to znaczy wtedy, kiedy Jan Paweł II pokazuje nam również, z jakimi wyzwaniami będziemy się mierzyć jako społeczeństwo, dlatego że to oczywiście są pielgrzymki, które są, od razu mogę powiedzieć, no bardzo trudne, to znaczy w tym sensie one już nie wywołują takich, bym powiedział, fal braw, kiedy podczas pierwszych pielgrzymek padają słowa solidarność, wszyscy kojarzą
te wystąpienia właśnie z nawiązaniem do Solidarności przez duże S, do ruchu, do związku zawodowego, tylko no, Jan Paweł II mówi również o trudnościach związanych z wolnością, ale mówi bardzo dużo o rodzinie, mówi też również o życiu nienarodzonym, mówi o jakości życia, ale w takim rozumieniu, jak rozwój powinien iść w kierunku tego, żeby człowiek jeszcze pełniej był człowiekiem. To są słowa, które mogę powiedzieć, że one są dla ówczesnych wielu Polaków jakimś takim zaskoczeniem. To znaczy, że Jan Paweł II nie jest tak, że przyjeżdża do Polski i tylko dziękuję za przemiany i mówi, moja misja się zakończyła i teraz wspólnie się cieszmy, tylko od razu pokazuje, z czym będziemy się mierzyć jako społeczeństwo. Zarówno oczywiście, nie mam na myśli sporów politycznych, bo to nie jest najważniejsze, tylko tego, jak właśnie szukać dobra wspólnego. To są takie bardzo mocne słowa z 99 roku, również, które wypowiada przed Zgromadzeniem Narodowym. Jest mnóstwo takich, bym powiedział, elementów, które wydaje mi się, że dopiero teraz, sięgając do nauczania Jana Pawła II, można uznać, znaczy ciężko mi jest mówić o proroku, bo od razu nam się kojarzy z pewnym takim wymiarem bardzo głębokim, mistycznym. Tutaj wydaje mi się, że Jan Paweł II to, co bardzo stara się zrobić, to jest właśnie przypominać, że bez właściwej aksjologii nie uda się zbudować społeczeństwa. To znaczy w tym sensie, że możemy gdzieś, nie wiem, poszukiwać, natomiast te teorie, bym powiedział, ponowoczesne, które były też, przepraszam, że tak powiem, ale no promowane przez wiele lat, no Jan Paweł II pokazuje, jakie z nimi będą trudności i problemy, jak będzie to powodowało pewną taką erozję życia społecznego. Zaryzykuję stwierdzenie, że to są słowa, które no po 20 latach możemy jasno określić, że tak, jest to wyzwanie, z którym się obecnie mierzymy. Pani Jolanto, Jan Paweł II wprowadza zupełnie nowy format osoby, przywódcy, polityka, bo przychodzi też taki moment, taki czas, że bardziej potrzebujemy takich słów głowy Kościoła, takiego przywódcy, który także wskaże ten kierunek, w którym Polska powinna podążać. No właśnie, ja bym jeszcze powiedziała, żeby nie wstydźmy się na określania Jana Pawła prorokiem. Ja będę się upierać, że prorokiem był. Dlatego, że wymiar mistyczny jego całego życia jest tak ewidentny i tak widoczny, że myślę, że to jest zupełnie uprawnione. Tym bardziej, że on wiele rzeczy widział do przodu. I ja również w tej biografii staram się to na każdym kroku podkreślać, jak bardzo wyprzedzał swoje czasy i jak bardzo potrafił niczym sejsmograf rejestrować wszelkie zmiany zachodzące w społeczeństwie, jak ludzie zmieniają swój stosunek do wiary, jak potrafią się zachłysnąć jakimiś nowinkami i jak społeczeństwa dawniej katolickie, jak chociażby najstarsza córa Kościoła, czyli Francja, jak zatraca się w ateizmie, w konsumpcjonizmie. I on to podkreślał. I mało tego, on nie tylko przestrzegał tamte kraje, on przestrzegał już Polskę, zanim jeszcze przeszła tę przemianę. Przestrzegał, że wolność jest, nie może przeradzać się w swawolę. Myśmy potem tego w 91 roku nie chcieli słuchać. Niektórzy nawet byli tak zadufani w sobie, że uważali, że tak, papież swoje zrobił, czyli pomógł nam odzyskać niepodległość, wolność i pomógł nam zrzucić komunizm i w związku z tym już teraz no, nie będziemy słuchać nauk o dekalogu, no bo może to do współczesnego, nowoczesnego świata nie pasuje. Tymczasem Jan Paweł II stał konsekwentnie na prawdach dekalogu i absolutnie nie miał zamiaru ich zmieniać, tylko dlatego, że myśmy postanowili na przykład być bardziej nowocześni niż nowoczesne społeczeństwa i chcieliśmy po prostu zachłyśnięci wolnością, jak gdyby nadrabiać szybko to, co również w kwestii mentalności, to co inne kraje Zachodu już dawno przeszły i akurat miały złe doświadczenia. Myśmy, nie wiem dlaczego, chcieli również te doświadczenia powielać.
Jan Paweł II widział zagrożenie rodziny, widział zagrożenie również tych prądów, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, tych skrajnie ateistycznych, LGBT i tak dalej, chociaż to wtedy się tak nie nazywało, ale przecież przypomnijmy sobie starania Jana Pawła II, żeby reprezentacja Watykanu, która brała udział i w konferencji w Kairze, i w tej konferencji w Pekinie, kiedy już próbowano przeforsowywać zapisy odnośnie wielości płci, no dzięki nieprzyjednanej postawie Jana Pawła II wtedy do tego nie doszło. I ja w ogóle uważam, że póki żył Jan Paweł II, no to myśmy byli w pewnym sensie bezpieczni, my katolicy, że on swoimi mocarnymi ramionami, tym braniem odpowiedzialności za cały Kościół jakoś nas chroni. Po jego śmierci widzimy, co się dzieje i no, też musimy mieć do siebie pretensje, że no, nie zawsze chcieliśmy słuchać jego słów, ale myślę, że na to zawsze jest czas i zawsze do tego możemy powrócić, bo naprawdę jeżeli się choć trochę zna Jana Pawła II twórczość w wielu jej wymiarach, to możemy znaleźć odpowiedź na wszystkie dręczące nas pytania, również obecnie, nawet jeżeli nie jest to dokładnie ten problem, z którym się dzisiaj zmagamy, ale zawsze możemy poprzez analogię odpowiedzieć sobie, jak należy się zachować. I starałam się w tych czterech tomach Hetmana Chrystusa pokazać właśnie to, ponieważ jest to tak skonstruowane, że posługuje się bardzo czasami obszernymi cytatami Jana Pawła II. Dopuszczam go, że tak powiem, do głosu, żeby mówić. W związku z tym naprawdę możemy znaleźć tam takie wspaniałe myśli, takie wspaniałe słowa, które mogą nam dzisiaj pomóc, jestem przekonana, bo obcowanie z nauką Jana Pawła II, obcowanie z jego osobą, to jest tak fantastyczna przygoda, to jest tak fantastyczne przeżywanie piękna, dobra i prawdy. To my do tego wątku na pewno jeszcze powrócimy, ale panie Adamie, ja muszę pana zapytać o taką pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, która może nie tyle była dla niego rozczarowaniem, ale najbardziej go zaskoczyła. No myślę, że 91 rok, ten czas, kiedy komuniści z powrotem doszli do władzy. Ja byłem na takim spotkaniu, gdzie był Miller i ta cała, przepraszam, kawalkada tych różnych ludzi spod tego strasznego znaku PZPR-u, że ci ludzie mogli dojść do władzy, że Kwaśniewski doszedł do władzy. Dlaczego? Co wyście zrobili? Przecież to było jakieś takie ogromne rąbnięcie w pulpit mównicy. W którą stronę wyjdziecie? Właściwie Ojciec Święty nam właściwie nie mógł sobie zdać sprawy, że Polacy, którzy po tych wszystkich przejściach, po tej tragedii komunistycznej potrafili wybrać z powrotem komunistyczną władzę. I ten rok właściwie wskazywał nam, w jakim kierunku poszliśmy. Proszę zobaczyć, jak się teraz to wszystko odradza, jak to wszystko wraca, jak wraca ta nienawiść, pogarda, to gonienie po ulicach tych różnych zdegenerowanych ludzi, przeklinających, wyzywających, obwieszających jakimiś płachtami pasiastymi Chrystusa, postać Chrystusa, Mickiewicza, Piłsudskiego, Kopernika. Proszę zobaczyć, w jakim kierunku idziemy. Ja wiem, że to jest jakieś 5% ludzi takich właśnie zdegenerowanych, że jesteśmy większością i może po tej tragedii koronawirusa wreszcie się opamiętamy, bo to jest też jakiś znak od Boga i zastanowimy, w jakim kierunku pójść. Przecież Ojciec Święty nam zostawił wielką pozostałość w jego pisaniu. To, co do nas napisał, możemy czerpać właściwie do końca życia. Tam jest
Tam są teksty na każdy temat naszego życia, do każdego człowieka, od robotnika do króla, prezydenta. Tam są słowa do każdego człowieka, do artysty, do człowieka zbłądzonego, do więźnia, do każdego człowieka, który chciałby w jakiś sposób odbić się od tego wszystkiego i powrócić na drogę Janowo-Pawłową. Panie Michale, a ta płaszczyzna relacji międzyosobowych, także myślę tutaj o godności ludzkiej, w jaki sposób papież także w swoich pismach, w swoich listach próbował zachęcić nas do tego i powiedzieć nam, jak ważna jest godność ludzka od samego poczęcia do naturalnej śmierci? To, pani redaktor, myślę o tym, że, bo jednak muszę się odwołać do tego, o czym powiedział pan Adam Bujaki. Czyli chciałbym jednak zwrócić uwagę również na to, że jednak przesłanie Jana Pawła II to jest również w tym sensie przesłanie, mogę powiedzieć, uniwersalne w takim rozumieniu, że ono absolutnie przekracza rozumienie jakby głowy Kościoła katolickiego, w rozumieniu, że to jest przekaz skierowany do ludzi wierzących. To znaczy jego starania związane właśnie z budowaniem pokoju, również poprzez właśnie szacunek do drugich osób, poprzez dialog, jest tym elementem, który również chciałbym, żebyśmy o nim bardzo, bardzo mocno pamiętali. To nie jest jakby niezgoda z tym, o czym mówi pan Adam, ale bardziej podkreślenie tego, jak bardzo my potrzebujemy nie tylko jakby przestrzeni aksjologicznej dotyczącej Jana Pawła II, ale również, pozwolę sobie powiedzieć, pewnego stylu prowadzenia, rozwiązywania danych konfliktów. Przypomnę tylko, że przyjęcie, czyli wypowiedzenie słów nie lękajcie się, kiedy mówimy o roku 78, kiedy to jest straszliwy okres zimnej wojny, to znaczy wtedy, kiedy przekaz jakby w takim rozumieniu dyplomatycznym, pokój jest tylko czasem między wojnami, którym ścieranie się dwóch wrogich sobie sił, dopóki nie ma konfliktu, zakładano, że to jest pokój. No Jan Paweł II właśnie to zmienia, pokazując, że pokój jest czymś daleko ważniejszym, trudniejszym do zbudowania. Stąd również pojawiają się bardzo trudne działania, to znaczy nie tylko dyplomatyczne, bo to też jest pewien fenomen pontyfikatu Jana Pawła II, że Stolica Apostolska dwukrotnie za czasów pontyfikatu Jana Pawła II zwiększa liczbę krajów, z którym ma nawiązane stosunki dyplomatyczne, czyli zaczyna od tego, że Watykan jakby jest rozpoznawany przede wszystkim przez kraje Europy Zachodniej, Amerykę Łacińską, po czym Jan Paweł II wprowadza ten uniwersalny przekaz dotyczący właśnie godności osoby ludzkiej, dbania o prawa człowieka, o tę niezbywalną właśnie godność, która również stanowi fundament. I wydaje mi się, że my również w tym obszarze powinniśmy poszukiwać rozwiązań z tego względu, że wydaje się, że pewna taka próba przesunięcia nauczania Jana Pawła II, że to jest nauczanie skierowane do katolików, utrudnia jakby nie tylko do katolików, utrudnia zrozumienie również tego fenomenu pontyfikatu. I tutaj wydaje mi się, że ta ochrona godności każdego człowieka, niezbywalna, jest też elementem na płaszczyźnie, której powinniśmy poszukiwać rozwiązań. I to rozwiązań nie tylko związanych z obecną sytuacją, tylko tego, jak systemy ekonomiczne, jak kwestie, jak te powinny wspierać człowieka. Jesteśmy obecnie w czasie, w którym wiele osób boi się o swoją pracę, nie wie, coraz częściej mówimy o jakichś, przepraszam, tak powiem, to nie jest tak, że ja jestem, dyskredytuję ekonomię, oczywiście podkreślam, że to jest bardzo ważna dziedzina życia, natomiast zasłanianie się pewnym tylko współczynnikiem PKB czy kwotami, ono nie zawsze wpływa jakby rozwojowo czy postępowo na naszą dyskusję o społeczeństwie, o tym, co to znaczy właśnie bardziej być, co również było bardzo obecne w nauczaniu Jana Pawła II w pewnym przesłaniu dla Polski.
To jest, bym powiedział, pierwszy element. Ten drugi, jeżeli chodzi o godność, o pojmowanie osoby u Jana Pawła II, to tutaj wydaje mi się, że to jest absolutne jasne nauczanie, że tutaj jest pewna bezdyskusyjność w tym sensie, że powiedziałem o dialogu. Jan Paweł II zakłada, że są tematy czy obszary, w których dla dobra wspólnego i tak ja nie mogę zmienić swojego zdania. To znaczy, że dialog, jeśli ma być autentycznym dialogiem, budującym, on nie może zakładać, że ja zmienię zdanie tylko dlatego, żeby druga strona jakby bardziej życzliwie do mnie podeszła, bardziej kompromisowo. To nie jest zachęcanie do żadnej, nie wiem, brutalności, tylko dobrego rozumienia właśnie dialogu, z tego dialogu, który ma nas spotykać, po to, żebyśmy my jeszcze lepiej siebie zrozumieli, ale pozwolili drugiej stronie również zrozumieć. To rozdzielanie między pewnymi barykadami jest tym, co Jan Paweł II w wielu miejscach nie tylko symbolicznie przełamuje. To jest pierwsza wizyta w synagodze, to jest modlitwa przy zachodniej ścianie, w tym sensie przy ścianie płaczu, ale to również są właśnie spotkania w Asyżu. To są te elementy, które wydaje mi się, że bardzo nam teraz są potrzebne, żebyśmy przeszli z pewnego sporu na rzecz tego, co nas łączy. I ta płaszczyzna godności, człowieczeństwa, szacunku między sobą jest w moim odczuciu pierwszym elementem, który musimy zrobić po to, abyśmy mogli w ogóle spróbować pójść dalej. Bez Ja muszę o niego ten właśnie będziemy. wątek dopytać panią Jolantę. Właśnie te spotkania z przedstawicielami innych wyznań, ale także z politykami. One nie zawsze były łatwe. Nawet sama organizacja takiego spotkania powodowała już na początku problemy. W jaki sposób Jan Paweł II podchodził do spotkań z politykami? Myślę, że podchodził jak do spotkania z każdym człowiekiem. To, co pan Michał mówił o godności człowieka, to rzeczywiście był to jeden z wyznaczników tego pontyfikatu. Jan Paweł II pod każdą szerokością geograficzną podkreślał, że każdy człowiek ma swoją niezbywalną godność i o tę godność walczył. I jeszcze chciałabym do tego dodać, jak piękne potrafił przykłady, już abstrahując od jego pięknych słów, jego nauczania, jak potrafił swoim zachowaniem to okazać, jak chociażby podczas pierwszej albo drugiej pielgrzymki to było na Czarny Ląd, kiedy cała kawalkada aut watykańskich jechała praktycznie przez burz i Jan Paweł II zobaczył chatę. Gdzieś unosił się dym z tej chaty i raptem cała kawalkada aut się zatrzymała, ponieważ Jan Paweł II chciał zobaczyć na własne oczy, jak żyją zwykli, najzwyklejsi ludzie w Afryce. I wyszedł. Ja pamiętam, jak opowiadał to Arturo Mari, że oni byli tak zdumieni, że jak to teraz tu się zatrzymują, myśleli, że coś Janowi Pawłowi się stało, że może źle się poczuł, a tu po prostu Jan Paweł II kazał się zaprowadzić do tego biednego domostwa. To jakaś była, Artur opowiadał, jakaś lepianka, 10 dzieci, straszliwa bieda, fetor okropny, a mimo to Jan Paweł II tam wszedł, przytulił każde z tych dzieci, tym, co go poczęstowali, dali mu coś do picia w niezbyt, można powiedzieć, sterylnym naczyniu. Jan Paweł II nie wzgardził, Jan Paweł II poczęstował się i to było po prostu, to było okazywanie godności, jak człowiek, każdy człowiek ma swoją godność i w jaki sposób on podchodzi do drugiego człowieka. I to rzeczywiście zupełnie nie miało znaczenia, czy w tym momencie, czy to są muzułmanie, czy katolicy, czy wyznawcy religii tradycyjnej. On po prostu zawsze się tak odnosił do każdego człowieka i każdego człowieka traktował jak brata, każdego człowieka traktował którego spotykał na swojej drodze, traktował jak zadanie, które mu Pan Bóg stawia. Że ten człowiek jest dla mnie zadaniem i na pewno ja, to, że go spotykam, że go poznałem, wiąże się z jakimś zadaniem wobec niego. Oczywiście, jeśli spotykał polityków,
to zadanie miało zupełnie inny wymiar, a przecież też nie spotykał się tylko z katolikami, tylko z przedstawicielami różnych wyznań, ale na pewno nigdy nie zachowywał się tak, że no to teraz ja ze swojej doktryny katolickiej zrezygnuję po to, żeby uzyskać jakiś fałszywy kompromis, albo żeby się komuś przypodobać, albo z jakiegoś innego powodu. Nie, po prostu Jan Paweł II był zawsze pryncypialny i zawsze wiadomo było, kim jest. Szczególnie przecież na początku pontyfikatu, jeśli przyjeżdżał do jakiegokolwiek kraju, to mówił, że jest następcą Chrystusa. Przedstawiał się, kim jest, i że on przyjeżdża jako przedstawiciel pokoju, przedstawiciel Chrystusa, i po prostu najważniejsze było to jego dzieło ewangelizacji, które prowadził. Te wszystkie pielgrzymki po świecie potrzebne były po to, żeby Jan Paweł II mógł docierać z dobrą nowiną na cały świat. Panie Adamie, a jak to wyglądało z drugiej strony? Bo mówimy tutaj o postawie Jana Pawła II. Czy jego otwartość i też, no właśnie, taka umiejętność obcowania z ludźmi nie powodowała u tych ludzi nieśmiałości? Te wyciągnięte dłonie i ten dotyk Jana Pawła II wielokrotnie przez pana uchwycony na zdjęciach. Muszę powiedzieć, że nieraz ci ludzie mieli ogromną tremę. Ogromną. Pamiętam Mireille Mathieu czy wiele gwiazd amerykańskiego filmu, którzy właściwie byli na świecznikach, niepodatni na żadne jakieś stresy, bojaźnie. A tutaj nagle im się trzęsły ręce. Pamiętam, Mireille Mathieu miała różaniec. Ręce dosłownie jej się tak trzęsły. Papież ją w jakiś sposób uspokajał. I też mogę powiedzieć, że byłem przecież i w Asyżu, gdzie był z Dalai Lamą, gdzie był z przywódcami religii z całego świata, z muzułmanami, Żydami. Byłem na wszystkich tych spotkaniach. Byłem oczywiście na pierwszym spotkaniu jego w synagodzie rzymskiej. To było pierwsze jego spotkanie, gdzie uczestniczył w nabożeństwie żydowskim, modlitwie żydowskiej. Właściwie tam nas tylko wpuścili z aparatami, chyba Arturo Mari był i jeszcze jakiś jeden fotograf i ja. Także utrwaliliśmy to niesamowite wydarzenie, które miało miejsce w Rzymie. Oczywiście w świątyniach prawosławnych. Tam zawsze było coś takiego, że oni, mimo że byli przywódcami religii, to w jakiś sposób do niego niesamowicie z taką serdecznością się skłaniali. Czyli widać, że on im był bardzo potrzebny. Że on był bardzo istotną postacią, dla nich też. Przecież oni go zaprosili, jedynie tylko nie wyszło właściwie. Bo kiedy znalazł w swoich apartamentach słynny obraz Matki Bożej Kazańskiej, w ten czas, kiedy lecieliśmy z Kazachstanu, z tego niesamowitego miejsca, ale też miejsca, gdzie go wspaniale przyjęli. Przepięknie go przyjęli właśnie w Kazachstanie. Byłem u prezydenta Kazachstanu. Tam cała rodzina w jakiś sposób skłaniała się do niego z taką niezwykłą serdecznością. Widać, że on był dla nich też ważnym człowiekiem. Pamiętam te piękne dziewczyny kazachskie, które tańczyły w tych swoich strojach ludowych właśnie dla niego w teatrze. Ale tak mogę wspominać właściwie z różnych miejsc na świecie to przyjęcie jego przez różnych ludzi z całego świata. Panie Michale, ta umiejętność budowania społeczeństwa obywatelskiego, to też właściwie taka cecha mocno określająca Jana Pawła II. Jan Paweł II, który jest w stanie właśnie te relacje międzyludzkie, to o czym powiedzieliśmy, o godności, o szacunku, wynosić na poziomy coraz bardziej, bym powiedział, nie chcę powiedzieć abstrakcyjne, ale coraz bardziej ogólne. Jan Paweł II pokazuje, że te same relacje, które mają panować między ludźmi, powinny właśnie panować nie tylko w naszych rodzinach, ale również między społecznościami. To znaczy w tym sensie, że właśnie to, co również bardzo mocno Jan Paweł II rozwija, to jest właśnie ten porządek, który
kiedyś, no, możemy powiedzieć, że bardzo wyznaczały, nie wiem, granice właśnie, czy ekonomiczne, religijne, narodowe, a Jan Paweł II bardzo wyciąga to, co łączy. Bardzo mocno właśnie podejmuje kwestie związane, oczywiście, jakby rozwija, bo nie chciałbym, żeby to też tak zabrzmiało, że Jan Paweł II jest twórcą niektórych, jakby jedynym twórcą niektórych rozwiązań, bo oczywiście oddaję jakby cały szacunek i papieżowi Leonowi XIII i Pawłowi VI, natomiast Jan Paweł II też wprowadza właśnie to rozumienie społeczności, które mają właśnie wspierać siebie nawzajem, to znaczy wprowadza bardzo mocno ten wymiar solidarnościowy, ale właśnie w takim rozumieniu, które mamy siebie nawzajem wspierać, nie tyle właśnie te takie najbardziej charakterystyczne porównania, że porówno, tylko tego właśnie tyle, ile jesteśmy w stanie wnieść do rozwoju, jak najpełniej, to znaczy takiego, bym powiedział, prześcigania się w tej budowie dobra wspólnego, te podmiotowości społeczeństwa, to są te elementy, które wydaje się być bardzo istotne, również w takim względzie, które nam jako w tym sensie Polsce później przyświecały również w takim etapie nawet reform samorządowych, tego jak wspierać samorządy, żeby one jak najbardziej lokalnie działały. Mam na myśli również w tym sensie przełożenie na ten wymiar społeczno-polityczny zasady pomocniczości, tego właśnie jak uczyć się rozwiązywania problemów już właśnie od szkoły, to znaczy w tym sensie jak współpracować ze sobą, tego, że my nie możemy, nawet jeżeli poszukujemy, co to znaczy, nie wiem, skuteczne państwo, to żebyśmy nie poszukiwali tego w takim duchu, że ktoś coś za nas zrobi, ktoś coś za nas rozwiąże. To jest podobna myśl, którą Jan Paweł II jakby bardzo mocno oddziaływuje w takim procesie integracji, konkretnie już mówię z Unią Europejską, gdzie Jan Paweł II pokazuje, zadaje to pytanie nie tylko jak my jako Polska chcemy skorzystać z obecności, tylko pyta nas, co wniesiecie do tej Unii Europejskiej. Jest oczywiście absolutnie za integracją, gdyż Jan Paweł II ma ten niesamowity dar patrzenia na Polskę, na Europę, w ogóle nie w tej perspektywie krótkich, bym powiedział, reform kilku lat, tylko wręcz te pytania zadawane Janowi Pawłowi II o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Jan Paweł II jest tak trochę zaskoczony, gdyż on bardzo mocno podkreśla, że Polska absolutnie jest w tej Europie. Jest w tym kręgu kulturowym, to dla Polski zaczyna się w roku 966 i tu jest, bym powiedział, pewien powrót raptem po kilkudziesięciu latach nieobecności po II wojnie światowej, lub nawet gdybyśmy brali pod uwagę zabory, to tak bym powiedział, jest to ułamek naszej historii w porównaniu z tym, czym jest Polska, kim w takim rozumieniu, kim są jej obywatele. I to jest to zadanie, które myślę, że które postawił Jan Paweł II przed Polakami, które powoduje to, że Polacy, teraz odwołuję się do badań statystycznych, są jednymi z najbardziej euroentuzjastycznych narodów. To znaczy czują właśnie to, że to nie jest tożsamość wykluczająca się, tylko to jest pewna tożsamość uzupełniająca się. I to wydaje mi się, że też jest bardzo ważny element również teraz, kiedy jakby jak w każdej, bym powiedział, perspektywie budżetowej zastanawiamy się nad takimi relacjami Polska-Europa. To jest kolejny obszar, który wydaje się, że warto wrócić w nim do Jana Pawła II i poszukiwać tej odpowiedzi na zasadach wzajemności. Jak korzystamy oczywiście, będąc szerszą wspólnotą, ale również to, co zawsze idzie w parze Jana Pawła II, jakie są nasze obowiązki. To jest przykład na to, że papież Jan Paweł II wyprzedzał czasy. Pani Jolanto, jeden z przykładów to właśnie ten przytoczony przez pana Michała. W których momentach w historii tego pontyfikatu jasno widać, że papież wyprzedza, że papież, i tutaj posłużę się pani słowem, jest prorokiem czasów? Ja bym nawiązała najpierw do tego, co pan Michał mówił o Europie. Oczywiście Jan Paweł II to bardzo mocno podkreślił, że my do tej Europy nie musimy wchodzić, ponieważ myśmy z niej nigdy nie wyszli. My zawsze byliśmy częścią Europy i mamy swój wielki wkład. I Jan Paweł II nas tutaj naprawdę mocno nam podkreślał tymi słowami, że nie musimy mieć żadnych kompleksów. I on pokazywał nam swoją postawą,
że polskość to jest coś wspaniałego. Pokazywał to nam od pierwszego dnia. Chociażby to, że odezwał się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus zaraz po wyborze, prawda? To było tak bardzo, mimo że to było pozdrowienie niegdyś uniwersalne, obowiązywało w całym Kościele, ale tak naprawdę to funkcjonowało wtedy chyba tylko w Polsce. Jan Paweł II nie powiedział dobry wieczór, nie powiedział witajcie, nie użył żadnego innego świeckiego pozdrowienia, tylko powiedział niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Jan Paweł II mówił o Europie, że Europa musi mieć chrześcijańskie korzenie, że ona nigdy nie może się tych chrześcijańskich korzeni pozbyć, nie może podcinać korzeni, na której została ukonstytuowana. Prawda? I to było jego najważniejsze przesłanie. On się nie mógł zgodzić z tymi ruchami, które już wtedy właśnie były. On wtedy już przeczuwał, że może być ta kontestacja. I on nas przed tym przestrzegał i on nas prosił, żebyśmy tworząc wspólną Europę jako organizację, żebyśmy wnieśli swoją polskość, tak jak Francja musi swoją francuskość i inne kraje, bo to przecież chodziło o to, że Jan Paweł II był patriotą, ale on doceniał patriotyzmy innych ludzi, dlatego że właśnie cenił godność człowieka i nigdy nie był żadnym nacjonalistą, co teraz też się mu we wredny sposób zarzuca. Więc chodziło o to, żeby Polacy wnosili do wspólnej Europy swoją wiarę katolicką, swoją pobożność, taką jaką mamy z naszą tradycją, bo to miała być Europa narodów, Europa ojczyzn, a nie jakiś twór, który będzie próbował wszystko zunifikować. I żeby po prostu potem jadąc do Polski, czy jadąc do Francji, czy jadąc do Niemiec, czy do Austrii, żeby wszędzie wyglądało tak samo i żeby wszyscy mieli takie same pragnienia i wszyscy mieli te same zwyczaje i tak dalej. To miało wyglądać zupełnie inaczej. I Jan Paweł II zarówno tego się obawiał, co się teraz na naszych oczach dzieje, obawiał się tego, co się dzieje z rodziną. Proszę zobaczyć, jaka była zacięta walka o to, żeby utrzymać rodzinę, żeby i listy do rodzin, i światowe spotkania rodzin, i walka z tym, żeby aborcja nie święciła triumfów na świecie, prawda? Bo tak jak powiedziała święta matka Teresa z Kalkuty, na tej konferencji kairskiej powiedziała w ten sposób, że jeżeli matka będzie mogła zabijać swoje dziecko, to cóż powstrzyma ciebie i mnie, żebyśmy się nawzajem nie pozabijali? I ona wtedy miała taki dramatyczny apel, oddajcie mi te wszystkie dzieci, których nie chcecie, a ja się nimi zaopiekuję i ja stworzę im dom. To znaczy, chciałabym też nawiązać i do słów pana Michała, i do słów pani, i prosiłabym, aby pan Adam się do tego odniósł, a mianowicie Jan Paweł II wracał oczywiście do korzeni, wracał do wielkich filozofów, do wielkich teologów i także do ojców Kościoła, natomiast absolutnie nie miał nic przeciwko temu, że świat się rozwija, ale musi mieć korzenie, musi mieć tę podstawę, na której w ogóle może się rozwinąć. No oczywiście, ale pani odpowiedziała, o co chodzi. Także to tylko mogę powiedzieć, że tak, że to było właśnie to, co pani stwierdziła na końcu. I mogę tu, nie wiem, co tutaj mogę jeszcze dodać. Panie Adamie, to ja dopytam w takim razie. Tak, proszę. Jednym zdaniem Michale? Dodać, to jeżeli mogę, proszę. Jakby właśnie te kwestie związane z rozwojem, a postępem u Jana Pawła II to jest właśnie to, jak ma się rozwijać człowiek, ale jakby w tym sensie pełnia człowieczeństwa, żeby to nie brzmiało, jak ma się rozwijać człowiek w takim rozumieniu, bym powiedział, egoistycznym, nastawionym na samorozwój, tylko jak ma być, w jaki system, nawet jego ocena systemów politycznych, bo to również jest nauczanie społeczne Kościoła, w którym, tak jak wspominałem, Jan Paweł II ze swoją wrażliwością, tą już bym powiedział z brata naszego Boga, on
czuję pewne niepokoje, które dotyczą sporu systemowego. Mam na myśli pewnych prądów intelektualnych, później ucieleśnionych już rzeczy, które mamy, jakby dzieją się w Europie, na świecie, ale pokazuje, że my musimy właśnie brać odpowiednią miarę. W sensie, że tę miarę wielkości człowieka, w której on potrafi jeszcze pełniej się rozwinąć. Dlatego, że to, co w jakimś sensie jest pewnym, może nie tyle sporem, ale że kapitał, czy ten wymiar ekonomiczny nie może być jedynym kryterium. To jest ten niesamowity, jeżeli mówimy o pewnym proroctwie, to jest ten element, w którym Jan Paweł II jakby pokazuje, że te podziały ekonomiczne, w tym sensie bardziej używa tego pojęcia bogatej północy, biednego południa, że one muszą być za chwileczkę właśnie jednym z naszych największych wyzwań, że to jakby ta niesprawiedliwość jest tutaj kluczowa. Wtedy, kiedy świat bardziej dotyka tej osi wschód-zachód, Jan Paweł II już wtedy mówi o podziale północ-południe i pokazuje tutaj potencjalne konflikty. Mówię tylko dlatego, że to nowatorstwo, czyli to spojrzenie Jana Pawła II, to jest również pokazywanie, że razem z rozwiązywaniem jednych problemów my nie możemy osiadać na laurach, nie możemy odpoczywać, dlatego że musimy się mierzyć z kolejnymi właśnie wyzwaniami, w tym właśnie, jak jeszcze pełniej pozwolić człowiekowi się rozwijać. To tylko takie krótkie dopowiedzenie. Ale zastanawia mnie jeden fakt, a mianowicie, czy papież wychodzi poza swoją papieskość w swoim działaniu i w tym, w jaki sposób prowadzi dialog z innymi ludźmi. Na ile jego pontyfikat to także jest pontyfikat właśnie takich dialogów międzyreligijnych, takich dialogów i spotkań z ludźmi, którzy nie mają korzeni chrześcijańskich. Pani Jolanto. Ja to jeszcze chciałabym dopowiedzieć odnośnie tego rozwoju. Mianowicie przede wszystkim Jan Paweł II zawsze powtarzał, że bez moralności, bez przykładania kryteriów etycznych do wszelkich zjawisk będziemy w ciemnej uliczce. I nie uważał, że postęp jest jakimś absolutnym kryterium, i każdy postęp jest godny akceptacji czy aprobaty. I jeżeli coś nowego się pojawiało, również w odniesieniu na przykład do człowieka, prawda, problem w jego czasach był problem klonowania, czy jakieś inne tego typu zagadnienia, to Jan Paweł II, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak człowiek, jak katolik ma się do tego odnieść, jak chrześcijanin ma się do tego odnieść, to odnosił to oczywiście do dekalogu. Kiedy były jakieś trudne kwestie, no przecież była Akademia, Papieska Akademia Życia, prawda? Jan Paweł II otaczał się znakomitymi specjalistami z różnych dziedzin. Przecież nie miał obowiązku znać się na wszystkich zagadnieniach, ale po to miał różne dykasterie do pomocy, po to miał, powoływał też różne, tak jak właśnie ta Akademia Życia, ponieważ była taka potrzeba chwili, pojawiały się tego typu trudne zagadnienia i trzeba było na nie odpowiedzieć, żeby katolicy wiedzieli, jak się do tego ustosunkować. Sztuczne zapłodnienie, prawda, antykoncepcja i tak dalej. Na to wszystko Jan Paweł znajdował odpowiedzi i te odpowiedzi nam dawał. W związku z tym ta jego papieskość to było, nie mogła się tylko ograniczać do tylko i wyłącznie do spraw związanych stricte z wiarą, z pobożnością. Ona musiała dotyczyć całego świata, ponieważ my katolicy nie żyjemy w jakiejś próżni. Wszystkie zagadnienia, które wokół nas się dzieją, nas dotyczą i musimy się jakoś z nimi mierzyć, musimy się do nich ustosunkowywać. I w związku z tym musimy mieć jakieś też podpowiedzi, bo przecież też się nie na wszystkim nie znamy. I zanim zaczniemy słuchać przeciwników, którzy nam podpowiedzą wzory niezgodne z naszymi prawdami wiary, to Jan Paweł II wybiegał do przodu i po prostu nam takie rozwiązania przedstawiał. Dzięki niemu dlatego też byliśmy bezpieczni, ponieważ no, jeżeli ktoś chciał się dowiedzieć, jak to wygląda,
od strony nauki społecznej i Kościoła, to Jan Paweł II taką odpowiedź dawał. I to było niezwykle cenne, że reagował na wszystko, jego wszystko interesowało, co dotyczyło człowieka i wiedział, że każdy człowiek myślący zadaje sobie pytania. No i tak jak powiedziałam, ważne jest, żeby usłyszeć odpowiedź od ludzi związanych z Kościołem, którzy stoją na gruncie prawd wiary i dzięki temu my możemy też przestać błądzić, a przecież każdy dzień przynosi jakieś nowe wyzwania i szczególnie w dzisiejszych czasach mamy tylu fałszywych proroków, że się tak wyrażę, mamy tyle jeszcze ten wirtualny świat, który nas bardzo zwodzi i proponuje zupełnie inny styl życia niż, no, niż powinniśmy żyć, bo pycha dominuje, prawda, prezentowanie samego siebie, po to kreowanie sztucznych wizerunków dla potrzeb internetu i tak dalej, to są wszystko sprawy, na które katolik powinien sobie odpowiedzieć i no, to jest też jedno takie zagadnienie bardzo związane z Janem Pawłem II, który nas prosił, żebyśmy gdziekolwiek jesteśmy, jakikolwiek wykonujemy zawód, w jakimkolwiek miejscu się znajdujemy, żebyśmy zachowywali się zgodnie z naszymi prawdami wiary i żebyśmy zachowywali się po prostu jak katolicy, a nie, że będziemy katolikami na godziny. Powiedzmy sobie, raz w tygodniu pójdziemy do kościoła na mszę niedzielną i tu będziemy wspaniałymi, wzorowymi katolikami, ale już jak wyjdziemy z kościoła i spotkamy się na przykład z kimś, kto powie, że aborcja nie jest żadną szkodliwą rzeczą, jest wspaniałą i w ogóle to jest właśnie postęp, który powinniśmy świętować i popierać, no to nie, prawda? Tak sobie myślę, że właśnie pojawił się po raz kolejny ten wątek dotyczący przyzwoitości. No właśnie, ta cecha, która opisywała Karola Wojtyłę, ta cecha, która opisywała Jana Pawła II. Chciałabym, abyśmy teraz porozmawiali nieco więcej na temat ludzi młodych, stosunku ludzi młodych do Jana Pawła II, tego wielkiego fenomenu tak naprawdę. No właśnie, i ci, którzy byli blisko Kościoła, ale także ludzie młodzi, których sama postać Jana Pawła II, to o czym mówił, to jaki był jego stosunek do drugiego człowieka, spowodował, że tak licznie przybywali na spotkania z nim. Panie Adamie, jakie były reakcje tych ludzi młodych? Które miejsce, pana zdaniem, to było morze ludzi młodych podczas spotkania z Janem Pawłem II? Było rzeczywiście morze ludzi. Ja pamiętam, przecież byłem na wielu spotkaniach i tych pielgrzymkach, które właściwie zainaugurował Ojciec Święty Jan Paweł II, żeby ściągać młodzież do różnych miejsc na świecie. Na przykład Kanada, Toronto. Jest jakieś 35 stopni gorąca. Gorąc jest. Po jednej i ołtarz stoi tyłem do jeziora Ontario. Przed ołtarzem jest setki tysięcy pięknych chłopaków, pięknych dziewcząt. Piękna młodzież z całego świata, która właściwie przyszła, aby się spotkać z namiestnikiem Chrystusa. Nie patrzyli, że mu się już trzęsły ręce, bo to był chyba 2000 rok, to Jola będzie dokładnie pamiętać. Czy jedzie na wózku inwalidzkim, bo właściwie ten tron jego, to był wózek inwalidzki. I pamiętam ta młodzież, która tańczyła dla niego. Nie patrzyli, że to jest jakiś dziadziunio, tylko że to jest człowiek, który coś im takiego powie, że oni zawiozą to do swojego kraju i będą w jakiś sposób te jego słowa rozprzestrzeniać. I tak się to działo. To były słowa wielkiego proroka, który nam w pięknym języku, on był poetą, w pięknym języku wskazywał nam dokładnie, w jakim kierunku wyście tutaj, którzy jesteście przed ołtarzem, w którą stronę powinniście pójść. Ja pamiętam też, jak on ciężko schorowany człowiek siedział na tym tronie wózku inwalidzkim i nagle przyjechała kawalkada schorowanych
potwornie młodych ludzi. I to było jakieś nieprawdopodobne spotkanie namiestnika Chrystusa, też cierpiącego, z tymi chorymi ludźmi. I pamiętam te, jak oni tańczyli na tych wózkach. I pamiętam te dotknięcia tych rąk, to takie jakby przenikało z jego rąk, z jego ust, jakieś ważne słowo, które oni zawiozą do swojego kraju. To były niezapomniane, moim zdaniem, spotkania w różnych miejscach, czy wreszcie jak wyszedłem na wieżę, na Tor Vergata, gdzie było 2,5 miliona młodych ludzi. Nieprawdopodobne, ogromne spotkanie. I tam był taki entuzjazm, że właściwie przez kilka godzin słychać było jeden wielki śpiew i wielkie zwracanie się do namiestnika Chrystusa, który mówił im, oni mu odpowiadali, znowu do nich mówił i znowu oni mu odpowiadali. Także to był jakiś wielki, ogromny, wspaniały dialog na Tor Vergata. I tak było w Częstochowie i w różnych miejscach. Częstochowa to właściwie był początek, można powiedzieć, tych spotkań młodzieżowych. A Tor Vergata to było jakieś apogeum, czy wreszcie to spotkanie też z młodzieżą, bo zawsze było spotkanie z młodzieżą w każdym miejscu na świecie. To było coś bardzo istotnego właśnie, do tych ludzi zwrócić się, którzy będą kształtowali świat. To jest bardzo ważne. I ci młodzi ludzie wielokrotnie nie chcieli puścić swojego papieża. Też myślę sobie, no może nie tak wielkie spotkanie, ale spotkania w Krakowie, spotkania pod słynnym oknem, kiedy śpiewali, kiedy nie pozwolili się papieżowi położyć, spać. To też były cudowne spotkania, gdzie właściwie postanowiłem sobie być też za Ojcem Świętym. I za Ojca Świętego pleców fotografowałem te wielkie spotkania z młodzieżą, chociaż można powiedzieć niewielkie, tam było parę tysięcy ludzi, bo tam by się nie zmieściło ich więcej. A teraz jak sobie, teraz Leszek Sosnowski opublikował zdjęcia we wpisie i idzie ta młodzież studencka z obelgami pod tym oknem papieskim, to sobie nie mogę zdać sprawy dlaczego. Co się stało? Jaki szatan przeniknął do tych niektórych młodych ludzi? Warto sięgnąć do tego materiału i do tych zdjęć, które pokazują właśnie to miejsce, to słynne miejsce Franciszkańska 3, gdzie przyjmowała go młodzież z takim entuzjazmem. Panie Michale, dopytam właśnie o tę młodzież. Tę młodzież bardzo współczesną, tę młodzież, która chce czerpać z tego testamentu, który zostawił nam święty Jan Paweł II. Dopytam o stypendystów, dopytam o tych, którym bliska jest postać świętego Jana Pawła II. Przez cały czas im bliska. To zacznę od tego, że właśnie ja chciałbym tylko jakby przedstawić samych stypendystów jako te osoby, które mogę powiedzieć, że one jakby zostając stypendystami, to nie jest tak, że to są osoby, które właśnie jakby mają, przepraszam, tak powiem, od razu gotowość do poszukiwania i wiedzą, że chcą poszukiwać odpowiedzi poprzez Jana Pawła II. Czyli myślę, że współczesne wyzwanie jest takie, że z młodymi ludźmi bardzo mało się rozmawia na poważnie. To znaczy pozostawia ich się trochę w takim duchu, może trochę do kokietowania, trochę do tego, że jak dojrzejecie, to zrozumiecie, najlepiej jeszcze porzućcie swoje, bym powiedział, młodzieńcze ideały, takiej, bym powiedział, czystości, szczerości na rzecz tego, że ten świat jest dużo bardziej skomplikowany. A wydaje się, że właśnie Jan Paweł II jest tą osobą, która bardzo mocno podkreśla ten właśnie wymiar dobra i zła i decyzji człowieka, który musi dokonywać właściwych wyborów. Jeżeli chodzi o współczesnych młodych ludzi, to tutaj wydaje mi się, że to
Może nie jest tak, że to jest naturalne, że Jan Paweł II nie jest ich pierwszym skojarzeniem, gdzie szukać odpowiedzi. Wydaje się, że tutaj jakby całym wyzwaniem, o którym również mówi pan Adam, jest możliwość tego wzajemnego szacunku i słuchania się, co towarzyszy teraz młodym ludziom. Ja jestem na przykład pod bardzo dużym wrażeniem, jak dużo młodzi ludzie podejmują kwestii związanych z ochroną stworzenia, i są jakby, przepraszam, tak powiem, wpychani trochę w taki narożnik ekologii, ale takiej bardzo ideologicznej, jakby jakiegoś próby zaszufladkowania ich. A młodzi ludzie bardzo często widzą, że nasz, jednak powiem, nasz, nie wiem, mojego pokolenia, starszego pokolenia, egoizm doprowadził właśnie do tego, że zamieniliśmy, nie wiem, potoki, odwołam się do tryptyku rzymskiego o źródle, no zamieniliśmy jednak w śmierdzące czasami ścieki, i młodzi ludzie, ich niezgoda na stan zastany nie jest często niezgodą, że ona jest wymierzona, nie wiem, przeciwko kościołowi, przeciwko jakiemuś porządkowi czy przeciwko czemuś. Jest pokazaniem nam, również dorosłym, zobaczcie, tutaj to są wyzwania. I wydaje mi się, że bardzo obecnie brakuje również wsłuchania się w ich niepokoje, to znaczy w ich niepokoje, co jest tym współczesnym wyzwaniem. Nie chcę mówić, że największym wyzwaniem jest tylko kwestia, nie wiem, ziemi, kondycji, w jakiej pozostawiamy dla naszych dzieci przyrodę, ale bardziej tego, że Jan Paweł II w takich wyzwaniach umiał powiedzieć, gdzie w tym wszystkim jest właśnie człowiek. To znaczy tego właśnie, żeby nie stawiać, bym powiedział, prostego znaku równości między, nie wiem, człowiekiem a przyrodą, bo tutaj jest całe, oczywiście wyprowadzone z Genezis, z Księgi Rodzajów, myślenie. Natomiast wydaje się, że tutaj nie następuje, bym powiedział, ten dialog. My nie zawsze rozmawiamy z młodzieżą w takim stylu, w jakim robił to Jan Paweł II, więc wydaje mi się, że bardzo ważne jest na początku jest zrozumieć styl Jana Pawła II, nie uciekania od trudnych tematów, które ma przed sobą młodzież. Nie traktowania, że to się sami zmienicie, sami dojrzejecie, to jest tylko kwestia czasu, tylko właśnie taka odwaga do bycia wzorcem. I to jest ten, myślę o pierwszym elemencie, czyli pewnego takiego towarzyszenia młodzieży. Druga kwestia jest taka, że to, o czym też bardzo często mówiła pani Jolanta, Jan Paweł II, tę szacunek i godność ma do każdego człowieka. On nie umie w tym sensie zwrócić uwagę, nie wiem, pokierować człowiekiem, ale nie mówiąc mu, to co mówisz jest głupie, błędne, ja ci teraz powiem, jak to wygląda, tylko również umie zadawać pytania. Kiedyś, niestety nie pamiętam autora, ale w jednym z podręczników właśnie o metodzie wychowawczej Jana Pawła II było piękne zestawienie uczniów właśnie w drodze do Emaus, czyli jak poprzez pytania wspólnie poszukiwać odpowiedzi. No to są elementy, które bym powiedział, nawet biznes korzysta z coachingu, z pytań, a my nie zawsze umiemy z dumą powiedzieć, że Jan Paweł II jest jedną z osób, które zadawał młodym ludziom mnóstwo pytań. Że ta metoda to nie jest dawanie prostych odpowiedzi. Tutaj pan Michał trochę wywołuje panią do tablicy, za co bardzo dziękuję, i nawiążę też do tych słów. A mianowicie, gdyby nie Jan Paweł II, nie byłoby spotkania młodych, nie byłoby gdzieś takiej chęci powrotu do tego kościoła, ale nie tylko na chwilę, takiego zakorzenienia się w kościele. W jaki sposób pani opisuje relacje papież i ludzie młodzi, jako ojciec, jako wzór do naśladowania, jako przyjaciel, jako ten, który potrafi słuchać? Na pewno wszystkie te określenia są prawidłowe i nie wolno zapominać, że Jan Paweł II stawiał wymagania. To nie był żaden dziadziuś od kremówek, to nie był dziadziuś od śpiewania góralu, czy ci nie żal. To oczywiście był bardzo pogodnym człowiekiem, był bardzo, bardzo radosny, miał poczucie humoru, to wszystko się zgadza. Ale Jan Paweł II był człowiekiem wymagającym,
przede wszystkim od siebie i również wymagał od młodych ludzi. Nigdy ich nie mamił żadnymi jakimiś mrzonkami, że życie to jest hit, że w życiu nie ma cierpienia, że w życiu się wszystko ułoży według, nie wiem, wzorów w horoskopie. Tylko sam uprawiał taki, można powiedzieć, radykalizm ewangeliczny. I on tego radykalizmu uczył tych właśnie młodych ludzi. I oni wiedzieli, że on jest w tym autentyczny. Że on, jeżeli im stawia twarde warunki, a stawiał twarde warunki, mówił, wymagajcie od siebie również wtedy, kiedy inni od was nie będą wymagać. I nie wiem, czy w tej chwili to nie jest najważniejsze jego zdanie dla nas współczesnych, ponieważ no, z wymaganiami dzisiaj jest bardzo słabo. Również i w szkole ludzie od siebie też nie wymagają. Jest po prostu zupełnie inny styl życia. A Jan Paweł II jest tutaj takim nauczycielem konsekwentnym, nauczycielem świetnie wykształconym, nauczycielem, który potrafi sam dawać wzór, nie boi się dawać tego wzoru. To jest dzisiaj problem. Żeby być autorytetem, trzeba iść drogą, którą się samemu wyznacza. I on to wszystko robił. I w związku z tym podczas tych spotkań z młodzieżą ci ludzie młodzi byli nim zachwyceni. To były wszystko szczere uczucia, ponieważ oni odbierali go jako człowieka autentycznego. Dla mnie pozostanie w pamięci rok 2000, Światowe Spotkania Młodzieży w Rzymie i to mnóstwo konfesjonałów, Circo Massimo i ci młodzi ludzie, którzy przystępują do sakramentu spowiedzi. To jest po prostu widok, którego nie sposób zapomnieć, to było tak budujące, to było tak szczere, to naprawdę było, aż unosiła się w powietrzu taka aura, że będę od teraz będę, nie będę już postępował tak jak do tej pory, żałuję za swoje grzechy, obiecuję poprawę. I to się po prostu unosiło w powietrzu. Taka była aura tych spotkań z Janem Pawłem II. To nie spotykali się po to, żeby nawiązać kontakty z innymi ludźmi. To też jest ważne, ale ważne była wymiana tej religijności, tej pobożności, uczenia się ich również od innych, ale przede wszystkim uczenia się od Jana Pawła II. To było wspaniałe, to jest dla mnie niezapomniane i ja jeszcze na jedną rzecz liczę cały czas, że to pokolenie Jana Pawła II, które tak świętowało z nim w różnych zakątkach świata, z którymi spotykał się podczas każdej pielgrzymki, były również oddzielne spotkania z młodzieżą i prosił ich, żeby zaznaczali swoją postawę ludzi wierzących w każdym miejscu, gdzie się znajdują, w jakiekolwiek funkcje społeczne pełnią, czy będą prezydentami, premierami, czy będą urzędnikami, żeby tą swoją katolickość, żeby tą swoją katolickością żyli po prostu, dawali świadectwo. I ja liczę na to, że jeszcze oni się w świecie zameldują i to właśnie pokolenie Jana Pawła i odwrócą ten bieg wydarzeń, który na razie jest niestety mało optymistyczny. Chciałabym w tej rozmowie także nawiązać do odchodzenia Jana Pawła II. Pokazywał nam, czym jest wiek dojrzały, czym jest choroba. Panie Adamie, pana właśnie chciałabym zapytać o te trudne momenty świętego Jana Pawła II, wtedy kiedy jego ciało odmawiało posłuszeństwa, kiedy na jego twarzy widzieliśmy grymas i niekiedy widać było także złość, że czegoś nie może zrobić. Chciałby, a niestety jego ciało, jego ręka nie podąża za tym, czego pragnie serce i czego wymaga od niego głowa, umysł. Takiego Ojca Świętego obserwowałem, szczególnie ten ostatni czas przed śmiercią. I przecież jak bywałem u niego na obiadach, na kolacjach, które nieraz trwały godzinami, to widziałem jego potworne cierpienie. Ale miał umysł wspaniały i to zostało. Ciało było fatalne, ale umysł wspaniały. Ja pamiętam, jak byliśmy z Jolą Sosnowską, która teraz
z nami rozmawia i z jej mężem Leszkiem w Castel Gandolfo. Zanieśliśmy mu książkę i właściwie chcieliśmy się pożegnać i tyle, żeby mu nie zawracać głowy, bo już Ojciec Święty nie mówił, to był bodajże przed śmiercią kilka miesięcy, wrzesień. I ksiądz Dziwisz mi mówi, nie, trzeba siąść przy papieżu, kartkować mu książkę i opowiadać. I tylko Ojciec Święty tak właściwie pomrukiwał. I widać było w tym jego pomrukiwanie jakiś taki zachwyt nad tym, co zostało stworzone właściwie, że ta książka została mu w jakiś sposób unaoczniona przez Białego Kruka przed śmiercią. To było jakieś takie wielkie mistyczne wydarzenie, moim zdaniem. Oczywiście to było jedno z ostatnich spotkań za jego życia. Ale pamiętam też, jak zostałem z nim w pokoju, była chyba w 11:30 w nocy, bo był Marek Skwernicki i ksiądz Dziwisz, ten też już biskup Dziwisz. To było niedaleko przed śmiercią. I Marek Skwernicki mówi, że chciałby dostać dedykację od papieża. Ale nim sam na sam. I widziałem, że Ojciec Święty się poruszył. Podałem mu to ramię. Podźwignąłem go do góry. I nagle zatrzymał się w drzwiach. A wcześniej ja jestem przeorem Arcybractwa Śmierci, które istnieje w Krakowie od 1595 roku. Właśnie Ojciec Święty przychodził do nas i zadał mi takie pytanie, żebym mu opowiedział właściwie, bo on sobie zdawał sprawę, że odchodzi. I stanął, tak się odwrócił do mnie w drzwiach, tak mnie złapał za obojczyk. Pamiętam ten kciuk. Czułem tutaj jego bardzo długo. I zwrócił się do mnie i starszy arcybractwa dobrej śmierci. I zaczął mówić o odchodzeniu, o śmierci. I pamiętam to okno słynne, które mówił Angelus. Nieraz fotografowałem go za pleców, te tłumy, które zwracały się do niego z różnymi okrzykami. I to było okno, gdzie właściwie zamknęło się za nim. On tylko właściwie pobłogosławił ludzi i już nie mógł nic powiedzieć. To była jakaś taka rekolekcja wspaniała z odchodzącym namiestnikiem Chrystusa. Po tych pięknych słowach, po tym wszystkim, który nam wypowiadał przez dziesiątki lat, nagle został znak Krzyża Świętego i koniec. I dowiedzieliśmy się, że Ojciec Święty zmarł. Zresztą, jak wróciłem, dzieci mówią, tato, masz relikwię na stole. Otwieram, patrzę drżącą ręką napisane Jan Paweł II. I żegna się papież i dziękuję. I mnie pisze skromnemu człowiekowi, że jest wdzięczny za to. Wreszcie pisze podziękowanie dla Białego Kruka, dla Leszka Sosnowskiego. Podziękowanie za znak, któremu sprzeciwiać się będą. Bo Leszek Sosnowski mnie zapytał, jaki jako arcybiskup krakowski do Polski. No co mogę powiedzieć? To było niesamowite pożegnanie już jak wróciłem do domu i zobaczyłem na moim stole kartkę świąteczną z ostatnimi słowami papieża. To dla mnie najpiękniejsza relikwia. Drodzy Państwo, myślę, że każdy z nas wie, co robił dokładnie w tym czasie. 21:30
7, kiedy wracamy pamięcią do tych wydarzeń. A na zakończenie tego naszego spotkania chciałabym podsumować, aby to Państwo podsumowali w kilku zdaniach, jaki dla Was był ten pontyfikat Jana Pawła II, ale też moja gorąca prośba, czy właściwie wypełniamy testament Jana Pawła II? Jeśli nie, to na co musimy zwrócić uwagę? Panie Michale. Postaram się jak najzwięźlej. Myślę przede wszystkim, że Jan Paweł II nie tylko do młodzieży, ale również dla nas po prostu powierzał nam olbrzymią odpowiedzialność. To znaczy, że to jest pontyfikat, w którym Jan Paweł II ma świadomość tego, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za budowę, nie tylko za nasze życie, że nasze zbawienie, ale też tą budowę wspólnoty. Myślę, że to jest pontyfikat nacechowany nie tylko bym powiedział rekordami, bo to są pewne ciekawostki, pewne anegdoty, które mówią o skali, o zjawisku, ale myślę, że to jest bardzo autentyczny pontyfikat. To, o czym jakby to wcześniejsze pytanie zadane o śmierci, o odchodzeniu, teraz coraz częściej to jest podejmowany jakby Jan Paweł II jako menadżer, jako sprawny zarządzający, rozliczany z pewnej skuteczności, a wydaje mi się, że tutaj też ważny jest ten element właśnie życia Jana Pawła II, tego, że to jego odchodzenie jest również elementem, którym jest bardzo spójny z jego całym życiem, to znaczy właśnie z pokazywaniem również swoim życiem wartości życia. I nie tylko właśnie koncentrowaniu się na tym, jak jesteśmy postrzegani. Jeśli myślę o tym, o pontyfikacie, myślę, że to jest pontyfikat, który powinniśmy zarówno oczywiście z olbrzymim szacunkiem dla jego następców, również starać się jeszcze jednak przepracowywać i zgłębiać, dlatego że to jest, jak mówił ojciec Maciej Zięba i to i od niego bym powiedział, jemu to zabieram, cytuję, jest to wręcz taka kopalnia złota i to kopalnia odkrywkowa. Wystarczy sięgnąć do nauczania po to, aby móc z wielu elementów skorzystać. To od nas jednak zależy, czy my pewien trud wykonamy. Czyli trud wykonamy i nie chodzi mi o to, że to jest przeczytanie jakiegoś trudnego fragmentu nauczania, bo to jest raczej chyba takie zastanowienie, jak my chcemy je implementować w naszym życiu. I ta, bym powiedział, ostatnia rzecz, to jest absolutnie pontyfikat dotyczący godności człowieka. Czyli to jest ponowne przywrócenie, czy wręcz nadanie, przywołanie tego, kim jest człowiek, jak należy dbać, jak należy wspierać jego rozwój i jaką miarą należy przykładać do wszelkiego aspektu naszego życia, społecznego, ekonomicznego, duchowego. To jest, myślę, że pontyfikat, który bardzo mocno powinien zostać również właśnie przepracowany absolutnie przez osoby świeckie, ale jednocześnie bym powiedział przez osoby niewierzące, które myślę, że warto, aby zwłaszcza teraz, kiedy przywołujemy rozszerzanie właśnie praw człowieka, czy rozszerzanie praw, nie wiem, wyborczych, jakby przywołujemy prawa wyborcze kobiet, czy zmiany dotyczące Stanów Zjednoczonych, rozszerzania. Wydaje mi się, że tutaj jest też w pewien naturalny sposób przywoływanie praw człowieka, które również, to o czym zaczynaliśmy rozmowę, one powinny dotyczyć również nienarodzonych, ale wypracowanych wspólnie, czyli wypracowanych w takim rozumieniu, aby nie tylko to był element, tak powiem, nakazowy, ale również element, w którym jakby my będziemy nabierać pewnej świadomości. Natomiast myślę, że to jest po prostu wielki dar i tak o tym pontyfikacie również bardzo myślę, dlatego że łatwo nam jest teraz z tej perspektywy już, bym powiedział, wygodnego fotela jakby krytykować czy znajdywać jakieś, bym powiedział, luki w pontyfikacie. Ja się czasami zastanawiam, czy jest też taka świadomość, jak mogłaby wyglądać Polska, a przez to jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdyby tego pontyfikatu nie było. I to jest, bym powiedział, raczej pytanie, na które nie będę się starał odpowiedzieć, bo nie chcę kreślić czarnych scenariuszy, ale bardziej po to, aby jakby wzniecić pewną wdzięczność, która wydaje mi się, że obecnie jest w dużym odwrocie, to znaczy wdzięczność nie tylko względem Jana Pawła II, ale wdzięczność również względem drugiego człowieka, który może być wspaniałym źródłem rozwoju nas samych, nauki dla nas i tego jego odkrywania siebie. Tego
czego nauczył nas Jan Paweł II. Pani Jolanto, w których momentach nie daliśmy rady? Które punkty tego testamentu nie zostały przez nas właściwie dopełnione? No to możemy mówić, nie możemy pewnie generalizować, nie możemy mówić, że wszyscy tak się zachowujemy, czy tak, że są przecież ludzie, którzy rzeczywiście starają się cały czas podążać za głosem Jana Pawła II, starają się go coraz lepiej rozumieć. Przecież w naszych parafiach, a mamy ich ponad 10 tysięcy w Polsce, nauka Jana Pawła jest przecież krzewiona. Mi chodzi o co innego. Chodzi mi o to, że my jako katolicy daliśmy się zepchnąć do strasznej defensywy. Kiedy inni, nasi przeciwnicy, że się tak wyrażę, wypisują na sztandarach wszystko, co jest możliwe i wszystko, co jest w sprzeczności z dekalogiem, nie wstydzą się tego, to my się wstydzimy swoich przekonań. Uważamy, oni nie uważają, że to jest ich prywatna sprawa, a my uważamy, że to jest nasza prywatna sprawa. W związku z tym brakuje nam takiej odwagi, en masse mówię oczywiście, żeby demonstrować, do czego my jesteśmy przywiązani, co dla nas jest drogie, co nam zostało wpojone i co chcemy, żeby jako dziedzictwo zostało. Ja bym to w takiej kategorii widziała, że po prostu no, brakuje nam odwagi, żeby dawania świadectwa, tak bym to chyba określiła, brakuje nam odwagi dawania świadectwa, kim jesteśmy i jakie mamy w życiu pryncypia, czym się kierujemy i czasem po prostu no jak gdyby dla świętego spokoju, nie wiem, no, są różne w życiu sytuacje, nie można tego tak od razu całkowicie potępiać, bo są różne życiowe sytuacje i ludzie się znajdują w różnych przypadkach życiowych, ale generalnie tak właśnie jest, że brakuje nam tej odwagi i że dajemy się zakrzyczeć myślącym inaczej i nie potrafimy bronić naszych przekonań i to jest chyba największa nasza bolączka. A Jan Paweł II uczył nas przecież, on bardzo zbliżył papiestwo, instytucję papiestwa, prymat świętego Piotra, wszystko to zbliżył do człowieka. Papież przestał być takim dalekim przywódcą Kościoła, który rezyduje na Watykanie, tylko po prostu ten dystans bardzo się skrócił. I mało tego, Jan Paweł II bardzo wiele zrobił dla naszej świadomości, żebyśmy wiedzieli, czym dla nas jest Kościół i że każdy z nas jest członkiem Kościoła i każdy z nas no, pracuje na jego dobre albo złe imię, prawda? Więc od naszej postawy, od postawy każdego z nas tak bardzo wiele zależy, a jest takie powiedzenie, że zło rozprzestrzenia się dlatego, że porządni ludzie przyzwoici, jak to dzisiaj mówiliśmy, że oni po prostu milczą, że wolą się nie wypowiadać, wolą nie zabrać stanowiska, wolą uznać, że to ich prywatna sprawa i z tym się nie będą afiszować. Więc w związku z tym afiszuje się ta druga strona, no i oddajemy im pola. I to jest jakiś apel do nas wszystkich skierowanych, a już tak na zakończenie, panie Adamie, to zdjęcie, ta chwila, ten moment, którą będzie pan i które zdjęcie będzie pan wspominał jako to najważniejsze, to zdjęcie, kiedy pomyślał pan sobie, to jest święty. Pani zapytała mnie, które najważniejsze zdjęcie, jest ich parę set, bo przecież ja zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy zdjęć. Ale to jedno świętego. Jedyne. Myślę, że to takie zdjęcie, które byłem z Janem Pawłem II jako jeden z trzech wewnątrz grobu Chrystusa, w miejscu najważniejszym w dziejach chrześcijaństwa, tam gdzie stało się najważniejsze wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa, zmartwychwstanie pańskie. I pamiętam, jak Ojciec Święty, myśmy byli z Arturą Marii i z operatorem telewizji watykańskiej, w tej części anielskiej
On dosłownie musnął tak sutanną obok nas, schylił się i klęknął przy kamieniu, na którym się stało to wielkie wydarzenie. Święto świąt, zmartwychwstanie pańskie. To była cisza. Ja nie zrobiłem, może zrobiłem 2-3 zdjęcia tam. Bo to było jakieś takie mistyczne, nieprawdopodobne przeżycie. Ale tych zdjęć było przecież, powiedziałem o grocie z Lourdes, o Guadalupe, przy tej słynnej Matce Bożej, która nie namalowana jest ludzką ręką. W Fatimie, na Jasnej Górze, w Częstochowie. No tak mogę wymieniać właściwie bez końca. Drodzy Państwo, ja bardzo dziękuję za to spotkanie, bo myślę, że ono mogłoby jeszcze potrwać i potrwać. Bardzo dziękuję i kłaniam się nisko pani Jolanta Sosnowska, pan Adam Bujak, pan Michał Senk. Kłaniam się i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Dziękuję także Państwu i też taka refleksja na sam koniec. Bądźmy po prostu przyzwoici i normalni.